W 28. edycji konkursu wzięło udział ponad 100 osób. To młodzież ze Lwowa, Tarnopola, Uszhorodu, Sambora, Stryja i innych miast na Ukrainie. Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej, wzbudzanie zainteresowania młodzieży słowem polskim, poezją polską, która jest piękna. Kochasz ty dom, ten stary dach, co prawi baś o dawnych dniach, omszały chwrut rodzinny próg, co wita cię ścierniowych dróg. Cieszymy się ogromnie, że w trudnych czasach, w czasie wojny, dało radę przeprowadzić kolejny konkurs recytatorski Marii Konopnickiej Dzieci i Młodzieży. Konkurs, który jest wizytówką naszej szkoły. Pierwsze miejsce w grupie wiekowej do 10 lat zajął Klimek Winogradow. Czy to bajka, czy nie bajka? Myślę sobie, jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Naród wielce osobliwy, drobny niby ziarnka w bani. Jeśli któryś z was nie wiedzie, niech zapyta starej niani. Jednym z laureatów został też Filip Szeter. O większego trudno zucha, jak był Stefek Burczymucha. Ja nikogo się nie boję. Choćby niedźwiedź, to dostoję. Wilki, ja ich całą skraję, pozabijam i pokraję. Recytatorskie zmagania młodzieży zainicjował ponad 25 lat temu Władysław Łokietko, polonista ze szkoły imienia Marii Konopnickiej. Później ogłoszono też konkurs plastyczny. Prace bardzo różnorodne, od wielu lat zadziwiają laureaci po prostu niesamowitymi pomysłami. I czerpany papier, i aplikacja, i na drzewie prace. Potrafią zadziwić każdego, nawet dorosłego czy fachowego malarza. Narysowałam ten portret i dostałam za to nagrodę. Bardzo się cieszę. Rysowałam ten portret z fotografii parę dni. Konkurs Maria Konopnicka Dzieciom i Młodzieży objął patronatem Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Jego współorganizatorem jest Fundacja Dziedzictwo Kresowe. To jedyne tego typu wydarzenie w środowisku polskim na Ukrainie, które jest organizowane nieprzerwanie już ponad ćwierć wieku.